Cześć, jesteśmy Szkolnym Kołem Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Miłkach. Jesteśmy grupą uczniów, którzy byli chętni wziąć udział w wolontariacie. Nasz wolontariat polega na tym, że chcieliśmy przywrócić do pamięci osoby zmarłe, które zostały pogrzebane na cmentarzu, o którym większość ludzi zapomniała. Tegoroczna akcja polegała na wyczyszczeniu starego ewangelickiego cmentarza w miejscowości Miechy. No, przede wszystkim udostępnienia dojścia do niego. No, naszym głównym celem tej akcji było to, żeby uchronić nasz cmentarz przed zapomnieniem. Żeby nikt o nim nie zapomniał i żebyśmy posprzątali trochę i żeby było ładnie, czysto. Dlatego, by też odnowić tę historię, bo jak z własnej osoby nie wiedziałam o tym cmentarzu, teraz się od kolegów, koleżanek dowiedziałam o tym cmentarzu, tak samo i reszta się dowiedziała o tym, więc najpewniej dlatego. Udało nam się zebrać chyba z 5 dużych czarnych worków na śmieci, no i też parę hałd z takich mniejszych gałęzi. Najpierw zaczęliśmy od tego, żeby zgromadzić jakiś potrzebny sprzęt, no a potem przetransportowaliśmy się tutaj i przystąpiliśmy do pracy. Jest szacunek do ludzi, czysty teren jest i ocena z przedmiotu. Oczywiście, że jest warto, ponieważ to są miejsca historyczne oraz z których możemy się wiele rzeczy dowiedzieć, a także wynieść wnioski, kto tu był, kto tu mieszkał i kto dbał o naszą ojczyznę. Wolontariat jest fajny dlatego, że można pomóc i spędzić razem czas. W wolontariacie możemy też poznać nowe osoby.